Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców listopada. Jestem tak dość mocno wystylizowana, bo nagrywałam dla Was ten makijaż. To ma być propozycja już taka trochę świąteczna, świąteczno może karnawałowa. No ale przejdźmy do ulubieńców. W myśl jakby dlatego, że z powodzeniem udało mi się to w październiku, to w listopadzie kontynuowałam, czyli po prostu zapisywałam sobie, jakie produkty są moimi ulubionymi w miesiącu 11 roku 2015. Więc może od strony jedźmy. Trochę tych produktów jest. Pierwszy to jest róż Astor w kolorze 003 Rosewood. Taki ładny, delikatny, nie mam go w tej chwili na policzkach, przybrudzony róż. Według mnie on jest matowy, naprawdę ładnie się prezentuje, jest bardzo uniwersalny, bardzo delikatny, fajnie go można rozetrzeć. W sam raz napigmentowany, pasuje do właściwie każdego makijażu. Gramatura jest taka sobie, ale myślę, że warto się przyjrzeć tym rozświetlaczom, w ogóle tym różom, w ogóle parę rzeczy właśnie z Astora jakiś czas temu kupiłam i powiem Wam, że nawet sprawdzałam się ok. Ale jak już jesteśmy przy policzkach, to w Glamboxie mam schowane róże z Inglota i rozświetlacz. To jest nowość, to są ich nowe rozświetlacze. Są trzy. Ten jest numer 102. Powiem Wam, że jak tak stałam w sklepie najpierw, to sobie pomyślałam, co tu się dzieje w ogóle, bo tak wziąłam jeden, wziąłam sobie drugi, wziąłam sobie trzeci i tak pomyślałam, takie nic ciekawego właściwie, a potem zrobiłam tak. I tu moje zdanie na ten temat się zmieniło. Ja chyba nie będę w stanie Wam niestety w tym filmie pokazać, jak to ładnie wygląda, ale to ja bym nazwała ten rozświetlacz, o widzicie, on jest tu u góry, jakby takim brzoskwiniowo-różowym na białej bazie. Nie mam czegoś takiego. On jest jakby biały, jest, widzicie, bardzo jasny, a jednocześnie ma taką różowo-brzoskwiniową bazę, aż sobie normalnie go trochę nałożę. W tej chwili mam rozświetlacz, o którym będę mówić za chwilę, więc przyjrzyjcie się. Także warto spojrzeć na te rozświetlacze i one też fajne są, bo można ich po prostu używać jako cieni, można też używać każdego z osobna, jeżeli się chce, ale razem zmieszane dają przepiękny efekt. Także polecam. Kolejny rozświetlacz, czyli ten, który widziałyście przed chwilą solo, to jest firma It's Skin chyba, z tego co pamiętam, tak, It's Skin. I to jest Babyface Petite Highlighter w odcieniu złotym, jest jeszcze różowy, takie urocze koreańskie pudełeczko z puszkiem, natomiast ten puszek robi krzywdę. Nie mieszkałam sprawdzić. I tutaj w środku jest taki, widzicie, złoty rozświetlacz, który jest taki dziwny trochę, bo on, o, tu jest w tej chwili, daje takie półtransparentne, jakby trochę pudrowe, nie za bardzo błyszczące rozświetlenie, a jednocześnie wygląda bardzo naturalnie i bardzo ładnie. Czyli no dziwne to jest, bo jakby na logikę bym go nie wybrała. A na twarzy wygląda naprawdę bardzo naturalnie i bardzo ciekawie. Ceny nie pamiętam, około 30 zł i między innymi stoisko tej firmy jest w Galerii Mokotów w Warszawie, także aha, i pozdrawiam panią sprzedawczynię, która powiedziała, że mnie ogląda. Teraz może podkład, dwa podkłady, które używałam najczęściej, na szybko używałam tego, to jest Gosh Foundation Drops w kolorze 004, test chyba dopiero będzie, chyba jeszcze nie było, test dopiero będzie. W każdym razie świetny produkt i drugi, który ja nie wiem nawet kiedy stał się moim ulubieńcem, ja nie wiem nawet kiedy tak do końca go zużyłam, to jest MAC Pro Longwear Foundation w kompakcie. Jak widzicie, tu już prawie nic nie ma, to jest odcień NC20. On z tyłu ma oczywiście tutaj schowany jest ten, jak to się nazywa, nie puszek, tylko gąbeczka, natomiast ja jej nie używam z wiadomych powodów. Nakładam go najczęściej pędzlem syntetycznym T2 albo T13. On tu taki jest bardzo żółty, natomiast na twarzy wygląda bardzo ładnie. Ciekawy jest to produkt, dlatego że ma dość mocne krycie, a jednocześnie on stawia taką dość suchą powłokę na twarzy i mało co trzeba go utrwalić. Jakby jednocześnie jest sam w sobie na tyle kremowy i taki nawilżający, to jest może za duże słowo, ale taki kremowy, że nie ściąga cery, bardzo długo się utrzymuje i naprawdę ładnie wygląda i to jest taki dla mnie podkład i korektor w jednym. Też jest taki dziwny, bo wydaje się być taki piankowy, jak go dotykam. No dziwny jest to produkt, jeżeli nie miałyście, to zapoznajcie się z nim, zachęcam w maku, ja na pewno kupię go ponownie. A dlaczego go ulubiłam w tym miesiącu? Dlatego, że na taki produkt nakłada się błyskawicznie. Krem to bez korektora i troszkę pudru i właściwie makijaż jest gotowy. Nakłada się naprawdę absolutnie błyskawicznie, zostawia fajne krycie, nie trzeba go jakoś rozcierać, rozmazywać czy coś w tym stylu. Naprawdę
Super, super sprawa. Pojemność 10 gramów. No i bardzo długo się utrzymuje, jak na kompakt. Kompakty często są takie za tłuste. Ten jest naprawdę fajny. Boże, gadam i gadam. Teraz tusz, albo raczej taki top coat pokażę Wam z Kiko, dlatego go pokazuję. Stał się moim ulubieńcem, bo się nie osypuje. I jeżeli mamy pod nim nawet tusz, który się z jakiegoś powodu bardzo osypuje, to on jakby blokuje to osypywanie. A propos tuszy, które się bardzo osypują, to pokażę Wam tusz, który jest bardzo fajny, który używałam. Niedługo pojawi się film z makijażem wykonany całym marką Too Faced, dlatego że miałam trochę produktów ze Stanów. Trochę kupiłam teraz na tej wyprzedaży minus 20% w Sephorze, a tusz to jest oczywiście Better Than Sex. Tusz jest fajny, niestety trochę grudkuje i u mnie się potwornie osypuje, zostawia potworne czarne pandzie plamy pod oczami. Przynajmniej ta miniaturka, mam też dużą wersję, może jakimś cudem duży tego nie będzie robił. Więc Kiko jest jakby po prostu utrwalaczem takich brzydkich tuszy. Brzydkich pod względem tego, jak się zachowują. Kolejny ulubieniec to jest kredka do brwi Gosha. Pokazuję ją, będę ją pokazywać też w akcji w filmie, między innymi w filmie z moim sposobem na podkreślenie brwi. Bardzo przyjemny kolor, taka woskowa kredka, lepsza jeszcze wersja kredki L'Oreala, dlatego że wychodzi taniej, jest jej więcej, jest wydajniejsza, ma piękny kolor, tak jak już mówiłam, taki szaro-brązowy, więc serdecznie Wam tą kredkę polecam, oblukajcie ją sobie. Teraz balsam do ust, Palmer's Cocoa Butter Formula, Dark Chocolate i Sherry, czyli ciemna czekolada i wisienki. Jak widzicie, on tutaj, to. Zostawia trochę koloru na ustach, ale wygląda bardzo, bardzo, bardzo naturalnie. Kolor jest bardzo ładny, tutaj niby to wygląda jak taka czerwień, natomiast to jest taki delikatny różyk. Fajnie nawilża i pierwszy raz spotkałam się z... Fajnie pachnie faktycznie wisienkami, może trochę czekolady tam czuć, ale słuchajcie, ja się pierwszy raz spotkałam tak naprawdę z produktem do ust, który jest naprawdę słodki w smaku. To jest takie zabawne, no nie wiem. Jestem dziecinna może. Dobra, zostały jeszcze trzy w zasadzie produkty z Too Faced. Jest ich tyle, bo mówię, no nagrywałam ten film, testowałam te produkty. A jeden jest produkt ze Stili, więc najpierw zrobię ten ze Stili. Ostatnio wpadłam do TK Maxa i była chyba jakaś dostawa, bo było bardzo dużo produktów właśnie ze Stili i na szczęście takich, że tak powiem, nieobmacanych, i kupiłam m.in. za 19 zł, chyba przecenioną z 70 kredkę w kolorze Sienna, i to jest Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Piękny, kolor jest piękny, bo jest taki... czekoladowo, lekko rudy nawet, jest bardzo miękka, cudnie się nią rysuje kreski, praktycznie jak eyelinerem w żelu. Dzisiaj też mam z nią zrobione kreski, ale mam na nią nałożony cień, więc ona jest świetna też jako bazy. Można ją rozetrzeć, a później zastyga i trzyma się tam, gdzie powinna. I teraz trzy produkty z Too Faced, w których jestem zakochana i które będę kupować ponownie, jak mi się skończą, albo których kupię pełne opakowanie. Przede wszystkim to jest bronzer Chocolate Soleil w kolorze Medium Deep, matowy bronzer. To jest miniaturka z takiego zestawu prezentowego Too Faced. Oczywiście pachnie czekoladą, czy kakaem, czy wanilią, jak wolicie. Męczę hulę. Jak zmęczę hulę, to kupię dla odmiany ten bronzer. Jestem zachwycona, mam go dzisiaj też na buzi. Uważam, że to jest bardzo ładny, matowy, naturalny kolor, bardzo łatwo się nanosi, jest napigmentowany, ale bez przesady, ciężko sobie nim zrobić jakąś specjalną krzywdę. No, używanie tego produktu to była po prostu czysta przyjemność w tym miesiącu. Drugi produkt to jest coś, bez czego, co jest w komplecie super i coś, bez czego ja już sobie nie wyobrażam mojego życia. To jest kredka do face... Kredka do face, boż! Kredka do ust, nazywa się... Perfect Nude Too Faced Perfect Lips Lip Liner. Tak, ona była dość droga. Ja nie pamiętam ceny, ale to było jakieś 60 zł albo i więcej. To bym powiedział tylko cielista kredka. Natomiast kolor jej jest absolutnie idealny, dobrany do moich ust. To jest kredka, którą usta się po prostu powiększa. Obrysowuje się nią usta i można nałożyć na nią dowolną pomadkę. Ja mam ją dzisiaj też mam też tą kredką dzisiaj powiększone usta. Nie wiem, czy to jest mój skis, ale wydaje mi się, że one się naprawdę wydają pełniejsze. Ona pięknie stanowi piękną bazę pod inne pomadki, dlatego że ona przedłuża trwałość. Ona na opakowaniu było coś, że ona ma jakieś tam elastyczne pigmenty, czy coś, że wiecie, że ona pracuje razem z ustami.
No ja jestem zakochana, to jest kredka, którą można naprawdę oszukać i dorysować sobie usta jednocześnie bez takiego bardzo sztucznego efektu. To jest taki idealny kolor nude, lekko taki szary nawet, lekko różowo, jest piękna. Na pewno jak mi się tylko skończy, będę ją kupować, bo jest idealna właśnie do powiększenia ust, a ja zawsze lubię sobie powiększyć tutaj boki, szczególnie górnej wargi. I teraz, że tak powiem, do kompletu, jeżeli chodzi o Too Faced, to są ich produkty, ich szminki w płynie Longwear Lipstick w kolorze, nazywam się Melted. I ja mam kolor pełnowymiarowy Melted Nude i z miniaturką różu też w zestawie prezentowym było Melted Peony. Ta jest różowa, to jest taki dość żywy różowy. Ja wbrew pozorom rzadko taki różowy na ustach nie noszę, ale jest bardzo ładny, już Wam pokazuję. Pewnie widziałyście, one mają taki aplikator z kąbeczki. Tutaj mam ten kolor. I one, nie można o nich powiedzieć, że one są matowe. One są raczej takie półmatowe. One po jakimś czasie się robią... Jakby właśnie tak lekko zastygają, wyglądają satynowo na ustach, są niesamowicie napigmentowane i to po prostu uwielbiam. To jest nude odcień, on jest cudny, cudny, boski. A już w ogóle z tą konturówką to wszystko wygląda tak, że o, no piękna jest. Tutaj. Przepiękny, naturalny odcień nude, który jednocześnie jest widoczny i wiecie, no nie spiera ust, nie wyglądamy jakbyśmy sobie, nie wiem... wytarły usta, jakby ich nie było. I jeszcze zdecydowałam, że pokażę Wam jeszcze jeden ulubieniec. Jakbyście nie zauważyły, to ja w ulubieńcach nie pokazuję generalnie produktów, które są, wychodzą gdzieś tam spod mojej ręki, bo no nie chcę, ale w tym miesiącu muszę. To jest Mini Glam Sponge, to jest mokry, którego dopiero co używałam do korektora, a to jest suchy. Jak widzicie, suchy jest taki dość twardy, mokry jest mięciutki. Śmieję się, bo parę razy już wspominałam chyba i na Instagramie gdzieś tam, że ja przepraszam wszystkie osoby, które tak długo do mnie pisały, żebym wprowadziła miniaturkę gąbki, bo ja tak temat odwlekałam, bo myślałam, że to jest totalna głupota. Natomiast on jest tak wygodny tutaj, żeby rozpracować korektor, tak się jakoś fajnie wpasowuje. Tutaj można nim fajnie wyczyścić też brzegi makijażu, jeżeli nam się coś ubrudzi. Jest świetny do też podkreślenia obszaru pod okiem, schodząc tutaj do kącików nosa, do rozświetlenia środka czoła, brody, gdzieś na niedoskonałości tą stroną. Ta strona jest w ogóle przegenialna do roztarcia konturu. Naprawdę, to tylko jest parę takich ruchów i mamy idealnie roztarty kontur, czy to będzie na mokro, czy to będzie suche, na przykład jeżeli przesadzimy z ilością bronzera albo różu. Naprawdę kształt i wielkość jest super. No po prostu no powiem Wam, że to jest czysta przyjemność. Z tymi dużymi gąbkami to tak mam, że wracam do nich, potem wracam do pędzli, potem coś tam, natomiast no muszę przyznać, że ta mi się wyjątkowo sprawdza i wyjątkowo lubię się nią malować. Tak, także to są moje ulubieńce, chyba nic nie pominęłam. Jeżeli chcecie zobaczyć ten makijaż, to musicie jeszcze trochę poczekać. Tak, dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy któryś z tych produktów miałyście, albo czy nie miałyście, co o nich myślicie i tak. I co było Waszym ulubieńcem w tym miesiącu. I to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia.